Szanowni rodzice, szanowni goście, drogie panie profesor wychowawczynie. Moi drodzy, 1 września 2015 roku w sali kinowej Centrum Kultury i Sztuki podczas uroczystości inauguracji roku szkolnego wręczyłem wam legitymacje szkolne naszego liceum. Od tego momentu do dzisiaj minęły jednak w naszym szkolnym kręgosłupie to szmat czasu. Jednak szkolny zegar, jak pewnie zdążyliście zauważyć, czas odmierza bardzo szybko. Jest nieubłagany. A w mojej pamięci tamten 1 września jest taki, jakby był wczoraj. Znakomite kreacje pań, doskonałe garnitury panów, piękny wystrój sali, świetna oprawa dodają splendoru tej jakże ważnej uroczystości. Moi drodzy, przez 2,5 roku nauki w naszej szkole zdobywaliście wiedzę, umiejętności, kompetencje, poznawaliście wartości, uczyliście się zasad. Dzisiaj studniówka kończy pewien etap w waszym życiu i zaczyna inny. Studniówka to bal przełomu. Kończy się beztroska młodość, rozpoczyna się dorosłe, odpowiedzialne życie, w którym będziecie podejmować ważne decyzje, w którym będziecie dokonywać ważnych życiowych wyborów. Jestem przekonany, że jesteście do tego znakomicie przygotowani. Moi drodzy, życzę wam, aby wasze wybory, wasze decyzje napełniały was satysfakcją, żebyście byli z nich zadowoleni. Niech spełniają się wasze marzenia, niech realizują się wasze plany. Tego bardzo serdecznie, w imieniu własnym i całego grona profesorskiego naszego Sępoleńskiego Liceum wam życzę. Moi drodzy, mówi się, że im bardziej uroczysty, znakomity, pełen radości i doskonałych zabawy bal sylwestrowy, tym wynik na maturze lepszy. Tego wam serdecznie życzę. Wszystkiego dobrego. Jest nam niezmiernie miło powitać was w piękny, zimowy wieczór na naszym balu studniówkowym. Mamy nadzieję, że będzie to niezwykły bal, który uświadomi nas o tym, że już wkrótce przekroczymy symboliczny próg dojrzałości. Pragniemy odnaleźć tam swoje właściwe miejsce. Każdy z nas pamięta moment, w którym po raz pierwszy przekroczyliśmy próg szkolnych murów. Szybko minęły wspólne 3 lata. Za niecałe 100 dni przystąpimy do pierwszego i jakże ważnego w naszym życiu egzaminu, zwanego egzaminem maturalnym. Przed nami matura, już dziś jednak nadeszła ta magiczna chwila, moment w życiu każdego z nas, w którym przepraszamy za nasze przewinienia i dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Razem przeżyliśmy tak wiele. Studniówka to wieczór, który skłania do chwili refleksji i każe rozejrzeć się wokoło i zapytać, dzięki komu tu jesteśmy. To właśnie teraz pragniemy na wasze ręce, szanowny panie dyrektorze, kochane wychowawczynie, złożyć słowa gorących podziękowań za ciepły uśmiech w tak bardzo potrzebnych chwilach zwątpienia, za stwarzanie rodzinnej atmosfery, za każdą porcję wiedzy, którą nam przekazywaliście. To dzięki wam poznawaliśmy tajemnice, zmieniliśmy swe poglądy i zapatrywania na otaczający świat dojrzewaliśmy.
gdyby nie nasi rodzice. Im również w tym uroczystym dniu pragniemy podziękować za to, że się przez cały czas nami opiekowali, podtrzymywali na duchu w chwilach słabości, przygotowali do życia. Coś się kiedyś zaczyna i coś się gdzieś kończy. Taka jest rzeczy kolej i taki jest jej porządek. Fragment naszej drogi życiowej związany z tą szkołą, z tym liceum powoli, nieubłagalnie dobiega końca. Chcemy, by były to miłe wspomnienia. Dzisiejszy wieczór niewątpliwie będzie jednym z nich. Niech ta studniówka dostarczy nam wszystkim tutaj zgromadzonym wielu wspaniałych wrażeń. Życzymy miłej zabawy.